Cześć, cześć widzowie, nie wiem czy wiecie, ale Bethesda wydała 3 nowe animacje prezentujące miasta zasiedlonych układów w Starfieldzie. W pierwszym materiale zatytułowanym Supra et Ultra odwiedzamy Nową Atlantydę, czyli stolicę Zjednoczonych Kolonii. Kent, pilot kurierski, aspiruje do życia w najbardziej pożądanej części zasiedlonych układów. Bohater dołącza do gwardii ZK, ale po awansie do elity stolicy szybko zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę pragnie przeżywać przygody poza planetą. Druga animacja zatytułowana Gdzie powstaje nadzieja zabiera nas do miasta Akila, gdzie żyje Vanna, sierota, która straciła rodziców podczas wojny kolonii, która pragnie odkrywać gwiazdy. Na drodze do realizacji marzeń stoi jednak popsuty statek. W poszukiwaniu części przemierza całe miasto i stawia czoła nieoczekiwanemu zagrożeniu, dzięki czemu zbliża się do realizacji swoich planów. Bohaterami ostatniej animacji pod tytułem Ręka, która karmi, są natomiast Ada i Harper, dwójka ulicznych szczurów z Neonu, zarabiających na życie okradaniem imprezowiczów, którzy przyjeżdżają do miasta rozkoszy w poszukiwaniu rozrywki. W pewnym momencie Ada zostaje zmuszona do podjęcia trudnej moralnej decyzji i zwraca na siebie uwagę wszechwidzącego Ruin Industries, dzięki czemu otwierają się przed nią nowe możliwości. Dodam tylko, że niektóre elementy świata przedstawionego zostały już przeze mnie wcześniej opisane w poprzednich filmach, natomiast te 3 krótkie animacje rozszerzają naszą wiedzę na temat tych 3 ciekawych miast. Jeśli tak jak ja czekacie na premierę Starfielda, to zachęcam gorąco do obejrzenia tych materiałów. Linki w opisie. Mówi do was Dragon, trzymajcie się, hej!